Kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku, w nowej odsłonie. Dzisiaj przychodzę z typowymi moimi odcinkami, czyli top 4, top 3. A dzisiaj będą top 4 zapachów, które Wam polecam na babie lato, tak, bo już jest przecież wrzesień, więc taka pora właśnie ni to ciepła, ni to zimna. Nie wiem jak jest w Polsce, tu jest bardzo dziwnie. Generalnie jest taka aura już typowo jesienna, ja czuję tą jesień w powietrzu i dlatego chciałabym Wam przedstawić takie 4 zapachy, które będą właśnie zapachami takimi trochę dystyngowanymi, ale bardzo eleganckimi i które Was przeprawią właśnie na tą super porę roku. Powiem Wam, że kiedyś nie lubiłam jesieni, a teraz lubię taką wczesną jesień, kiedy zapatrujemy się w nowe ciuchy też. No i tutaj czujemy tą taką fajną aurę. Nie jest ani za ciepło, ani za gorąco, ani właśnie za zimno, nie ciepło i gorąco. No i koniecznie zostańcie ze mną, żeby poznać te zapachy. Tu w zapowiedzi, nowa aura jest już w pełnym rozkwicie, nowy sezon w zasadzie, no i nowa aura przy okazji. I chciałabym Wam tu pokazać moje 4 zapachy, które będą właśnie towarzyszyć mi na to babie lato. Pierwszym zapachem będzie, pewnie się nie zdziwicie, ale naprawdę ja cały czas go używam, jest niezmiernie moim takim number one, jeśli chodzi o must have. Przepiękna, rozkwitająca właśnie tutaj kompozycja od Chanel Eau de Rouge w pięknej, bardzo takiej minimalistycznej butelce. Ja zrobiłam całe takie review, jeśli chcecie ja Wam podlinkuję, możecie się udać. Jest to zapach, który łączy właśnie takie czerwone borówki zmieszane z kamelią, piękną, rewitalizującą, bardzo elegancką, pełną splendoru i ja bym powiedziała taką bardzo sensualną, która z jednej strony te borówki nadal są jedną nogą tutaj w lecie, ale ta kamelia i ten taki bardzo troszkę piżmowy gdzieś woal, który się przebija, daje Wam taki otulający sweter już na nową jakby porę roku. Ja Wam powiem, niezmiernie kocham ten zapach od samego pierwszego niuchnięcia. Był to mój zapach, taki właśnie pełen wigoru, pewnej takiej elegancki i dozy takiej, trudno takiego uroku, słuchajcie, takiego, że niezależnie co macie na sobie, przykryjcie się tym zapachem, czujecie się wykwintnie. To jest właśnie taki zapach wykwintności. I myślę, że na każdą porę on się nadaje i w każdej porze, kiedy ja go zaczęłam używać, coś nowego odkrywam, także Wam serdecznie polecam ten zapach. Dla mnie jest niesamowicie trwały, mimo że to jest mist, czyli taka mgiełka, ale ja sobie go dozuję z innymi, ale powiem Wam, że na mnie jest to taki signature scent, czyli taki, który ja rozpoznaję i inni rozpoznają na mnie, także Wam bardzo polecam. Następnym zapachem, słuchajcie, o którym ostatnio mało mówiłam, ale ja sobie go zostawię właśnie na porę taką jesienną. To jest Amber Musk. Przepiękny, nieodzowny number one, jeśli chodzi o tutaj zestaw zapachów, które są bardzo popularne w Londynie. To jest bardzo kremowy zapach. Taki właśnie tutaj sobie zaglądam. Właśnie są wodą taką kokosową. Ona gdzieś tam się wypija. Z tym pięknym otulającym jakby wonią delikatnej róży, bo tam jest też róża i oczywiście drzewo sandałowe plus piżmo i to piżmo właśnie jest takie bardzo, bym powiedziała, wykwintne, bardzo otulające. Słuchajcie, czujecie, że tak jak Erin chciała przetworzyć ten zapach na takie obrazy, reminiscencje, że jest, chodzimy po Central Parku, jest już ta jesień, opadające liście, to właśnie tu czujecie, że jest taki kaszmirowy woal, kaszmirowy płaszcz na Was, albo kaszmirowy, nie wiem, nawet szal. I on jest bardzo elegancki, ja bym chciała, gdzieś jest ta sensualność, taka właśnie, taki wabik, taki allure, który właśnie wabi wszystkich, wszystkie osoby do Was i przy okazji jakby inspiruje je, bo jest to zapach bardzo taki inspirujący innych. I ja Wam powiem, że jeżeli go nosicie, to nie przejdziecie obojętnie, bo
wokół takiej osoby, jakby chcecie duplikować i chcecie właśnie ten zapach mieć. Jest to zapach taki bardzo inspirujący, bardzo ciepły, bardzo dolający, bardzo bym powiedziała taki elegancki, ale też pełen przepychu. Gdzieś tam jest ten przepych, taki właśnie gdzieś tam ta otoczka, że jesteście takie, należycie do takiej elity albo elitarnej, jakbym to mogła ująć. Bardzo przepiękny zapach, wprowadzający Was już właśnie taką zimniejsze, babila to zimniejsze tutaj pory roku, a mianowicie właśnie jesień. Następnym zapachem, który chcę tu koniecznie wspomnieć, to jest zapach, na który ja czekałam i który właśnie jest ze mną. Jest to zapach J'adore w wersji D.O., czyli wersja nowa 2022, wielka premiera, piękna perłowa butelka, zapach bezalkoholowy, oparty właśnie, słuchajcie, tylko i wyłącznie na nutach takich wodnych. To jest patent właśnie Diora, że gwarantuje Wam jakby oddawalność tego zapachu taką bardzo miarodajną, bo jak go wąchacie, od razu przytaczać, macie na myśli właśnie ten J'adore, więc tam są te nuty nadal jaśminowe, jest to taka oda do białych kwiatów. I taka interpretacja właśnie bez alkoholu, kompozycja bardzo kwiatowa, bardzo z jednej strony uwodząca, tradycyjna, ale gdzieś tam to uwodzenie jest takie podkręcone. Ja Wam powiem, że on jest bardzo na mnie trwały, mimo że to jest właśnie kompozycja taka oparta tylko na wodzie, ale ta woda jest na tyle skoncentrowana, że ten zapach bardzo długo unosi. I totalnie mnie uwiódł ta butelka, cała ta taka ekologiczna otoczka właśnie, żeby oprzeć tutaj na wodzie być może. Może nie ekologiczna, ale taka właśnie w stronę ukłon takiej naturalności i osób, które no, być może nie mogą używać nic z alkoholem. Więc bardzo, bardzo mi się podoba cała ta odsłona. Chylę czoła tutaj do tej kompozycji i będzie właśnie towarzyszy mi już te przejście właśnie takie w stronę nowej pory roku, tego babiego lata, i daje mi właśnie to poczucie też takiego bogactwa, otulenia, takiej pewności siebie i takiego splendoru, bo to jest zapach taki pełen splendoru. Ostatnią pozycją tutaj jest zapach bardzo niewinny. Słuchajcie, ja Wam przytaczam w odcinku o zapachach, które przynoszą szczęście. To jest taka fajna travel size edycja. Słuchajcie, ona mi trochę przypomina jeden zapach, który ja w sumie omawiałam. I jest to zapach chyba z tych naturalnych albo firmy Akron, albo właśnie Lacovent, ale nie wiem, coś mi przypomina, ale on jest taki ciasteczkowy, słuchajcie, jeżeli chcecie właśnie poczuć się bardzo tak bezpiecznie, solidnie, ale i też elegancko, to jest zapach taki, ja bym powiedziała, gourmand, bo są tu nuty truskawki, porzeczki, ale też są takie pieczonych właśnie ciasteczek, bo jest tu wyraźna nuta wanilii i kakaowca, właśnie kakao plus piżmo, i on taki jest właśnie, czujecie się swojsko, gdzieś w takim znanym otoczeniu, takim, gdzie czujecie się bardzo bezpiecznie, otuleni, z gwarantowaną takim dozą bezpieczeństwa, ale jest on przeuroczy, słuchajcie, przeuroczy, taki właśnie, jak macie ulubiony jakiś, nie wiem, szal albo taki ciuk, który zawsze czujecie się właśnie tak mega bezpiecznie, to jest taki zapach i mi w zasadzie taki przypomina, ale polecam właśnie, on jest bardzo, cena jest bardzo niewygórowana, ja wiem, że to jest mała pojemność, ale on kosztuje 19 funtów, no taki bezpieczny zapach, ja myślę, też może dla młodszych osób, coś pięknego, bardzo piękna edycja, także Wam gorąco polecam. Słuchajcie, to są moje propozycje
Na nadchodzące babie lato, takie top 4 właśnie, które ja chciałabym Wam przedstawić i które polecam, które są niesamowite, bardzo trwałe. Niektóre właśnie na taką każdą kieszeń, bo mogą mi osoby młodsze, tak jak mówię, tu ukłon w stronę klinik. No i oczywiście bardziej wyrafinowane jak Dior, Erin czy Chanel. Jestem ciekawa, które perfumy właśnie już przygotowałyście sobie na swoją, na swoje babie lato. I oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, lajkowania i share'owania moich filmów. Oczywiście czekam na Wasze komentarze niezmiennie. Bardzo dziękuję za wszystkie, które zawsze dostaję. I zapraszam Was do następnego odcinka. Do zobaczenia. Pa.